Cześć, dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam Was na film z ulubieńcami. I od razu może zapowiem, że po przeglądzie moich ulubieńców mocno mieszanych pojawi się maleńkie rozdanie. Będę miała dla Was kilka kosmetyków, jakiś tam gadżet. Oczywiście potem do tego dojdą jeszcze jakieś słodkości, czy tam herbatka, czyli wszelakie takie, wiecie, rzeczy, z którymi fajnie jest jesienią posiedzieć. Ale tak, najpierw, tak jak wspomniałam, chciałabym Was zaprosić na przegląd, szybciutki, krótki przegląd moich ostatnich ulubieńców. Kosmetyków niestety nie będę miała dla Was zbyt dużo, bo raczej ostatnio nic jakoś szczególnie mnie nie urzekło, ale jeśli jesteście ciekawi, co takiego dla Was przygotowałam, to oczywiście zapraszam Was dalej po szczegóły. Mam wielką nadzieję, że uda mi się w miarę zgrabnie nagrać ten film. Zatem łyczek kawusi i przejdźmy od razu do konkretów. Będę miała dzisiaj dla Was dwie książki, jedną przeczytałam, drugą obecnie czytam i może skupmy się na tej, którą no, skończyłam dosłownie wczoraj albo przedwczoraj. Marzenia na rozdrożu i jak się okazało, to jest pierwsza część, pojawiła się jeszcze kontynuacja losów głównej bohaterki, czyli Heleny. Nie wiem jak Wy, ale ja jesienią raczej stawiam na inną tematykę. Już raczej, wiecie, takie milusie, cieplusie, obyczajówki. Oczywiście są rzeczą fajną, ale stawiam na nieco mocniejszy kaliber. Bardzo lubię wtedy czytać powieści, które gdzieś tam zawierają w sobie wspomnienia z II wojny światowej, są jakąś tam relacją. No po prostu wojna jest tłem, jest takim motorem napędzającym akcję. Są to książki, nie da się ukryć, często gęsto troszeczkę trudniejsze, bo mimo wszystko no wojna chyba w nikim nie wzbudza jakichś pozytywnych emocji. Są to treści ciężkie, są to treści często poruszające i mimo, że no, my żyjemy w, wiecie, wojna, można powiedzieć, że była dawno temu, ale gdzieś tam jednak wydaje mi się, że w każdym z nas jest coś takiego, że wzruszamy się, bo zdajemy sobie sprawę z ogromu tragedii, które przyniosła wojna, nie tylko II wojna światowa, ale każda wojna, czy mniejsza, czy większa, to jest jak dla mnie przede wszystkim koszmar, takie piekło na ziemi dla milionów ludzi. Tutaj właśnie spotykamy się z relacją Heleny, która jest młodą kobietą, która stoi pod takim naciskiem bliskich, żeby się ustatkować, żeby znaleźć sobie męża, no bo ma już te 20 lat. Ona też przy okazji studiuje i dorabia w aptece. I wiecie, jest taką kobietą dosyć pozytywnie patrzącą na świat, mającą jakieś takie romantyczne spojrzenie na życie. I nagle wszystko się kończy, bo zaczyna się wojna. I ta wojna w zasadzie weryfikuje wszystko to, w co do tej pory wierzyła. Kobieta bardzo wierzy w to, że może pomóc, że ludzie powinni się zbuntować i wspólnymi siłami uda im się odeprzeć atak Niemców. Bardzo chciała działać w podziemiu, bardzo chciała pomagać partyzantom, jednak no, przez wiele osób była sprowadzana na ziemię. I teraz tak, któregoś dnia w piwnicy natrafia ona na partyzanta ciężko rannego, wyczerpanego i postanawia mu pomóc. I to wydarzenie dużo w jej życiu zmieni. Zaczyna ona no właśnie weryfikować z jednej strony swoje poglądy, swoje wyobrażenia. Poznaje też, czym jest miłość, bo na jej drodze staje dwóch mężczyzn.
Mamy, oprócz tego oczywiście, że gdzieś tam mamy pokazane życie tej Heleny, jakieś tam jej rozterki, to mamy też opis tego, jak żyli tacy zwyczajni, prości ludzie w tych bardzo ciężkich czasach, jak oni żyli. Bo wiecie, ja gdzieś tam, myśląc wojna, myślałam właśnie o tak, tu front taki, tu bitwa taka, tu oczywiście obozy koncentracyjne, ale jakoś nigdy nie zastanawiałam się nad tym, jak żył taki, wiecie, szary, przeciętny Kowalski, jak to wszystko wyglądało. I tutaj w sumie no, mogłam się przekonać, jak to wygląda. Tutaj też znajdziemy takie, jak ludzie reagowali na doniesienia, na ulotki o tym, co się dzieje, wiecie, za granicami ich miasteczka. I ludzie reagowali naprawdę różnie. Więc no, ta książka była takim z jednej strony oczywiście przyjemnym czytadełkiem, bo no mówię, gdzieś tam młoda kobieta, przed którą stoi całe życie, jakaś tam miłość, ale też właśnie to było takie pouczające pod tym kątem, jak kiedyś żyli ludzie. I to było też ciekawe, że, znaczy ciekawe, takie no dające do myślenia, że ludzie mieli ciężko, a jednak dawali radę. Więc tak, polecam Wam, bo się mega rozgadałam. Marzenia na rozdrożu. Myślę, że sięgnę sobie z wielką przyjemnością po drugą część, bo wiecie, też te lata zaraz po wojnie. To był też niesamowicie ciekawy okres, kiedy no ludzie na dobrą sprawę zaczynali od nowa. I mam jeszcze tutaj drugą książkę, ale generalnie nie chcę się skupić na samej książce w ukryciu autorstwa Lisy Gardner. Chciałabym Wam raczej polecić ogólnie tę autorkę, wybaczcie, bo jak dla mnie pisze naprawdę świetne kryminały. Ja przerabiałam już kilka jej książek, nawet tutaj z tyłu mamy Powieść zaginiona, jako taką propozycję, co przeczytać dalej, i przeczytałam. Dziecięce koszmary też były naprawdę świetnym kryminałem. Tutaj sama historia też jest naprawdę ciekawa, bo śledztwo jest trudne. Policja natrafia na 6 zmumifikowanych ciał młodych dziewczynek i próbuje jakkolwiek, wiecie, ugryźć ten temat, bo ciała wyglądają na dosyć stare, więc muszą gdzieś tam sięgać w aktach 30 lat wstecz, kiedy, wiecie, jeszcze wszystko nie było skomputeryzowane, kiedy akta były pisane po prostu odręcznie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie czyta mi się ją dosyć przyjemnie. Jestem na 115 stronie. Dzisiaj myślę, że będę czytać dalej. Kryminały to też jest coś, po co bardzo lubię sięgać właśnie, kiedy za oknem jest tak szaro, buro i ponuro. Ale jeśli nie znacie autorki, myślę, że warto się zapoznać, bo jak dla mnie pisze super, i kiedyś tam spotkałam się z taką opinią, że kobieta nie jest w stanie napisać wciągającego kryminału, z czym się nie zgadzam, bo naprawdę jak dla mnie Lisa Gardner pisze świetnie. No i teraz co? Były książki, więc może coś do książek. Herbatka. Herbatka Black Tea, owoce leśne. Przepyszna jest. Powiem Wam, że ze mnie ostatnio zrobiła się taka kapibara herbaciara, że ja robię herbatę w takim rondelku. Nie, wiecie, tu nie chodzi o szklanki, kubki, tylko to chodzi o rondelki. Oczywiście przelewam sobie tą herbatę, ale i moje dziewczyny piją, i ja piję, gdzieś tam kombinuję z tymi herbatami, mieszam na przykład owocową z czarną, dodaję jakieś cytrusy, anysz, kardamon, goździki, syrop taki, a może trochę pigwy, a może trochę jabłka, może trochę gruszki, wiecie, jakoś tak lubię kombinować z tymi herbatami, niesamowicie mi wchodzą, są przepyszne, oczywiście jeszcze do tego miód, prawdziwy miód, i uwielbiam, po prostu na wieczór świeczka, książka, herbatka, wybitnie jest. Ale mam też coś takiego do kawki, i to jest syrop cynamonowy, 100% naturalny, i mamy tutaj tak, cukier, wodę, melasę i ekstrakt z kory cynamonowej. To jest słodkie. Ja Wam nie powiem, że to nie jest słodkie, bo to jest
w ciul słodkie, dlatego też ja nalewam tyci, wiecie, tego syropu cynamonowego i go fantastycznie czuć. I właśnie to jest fajne, czuć też ten cynamon. To nie jest jakiś taki sztuczny smak, tylko bardzo fajny aromacik cynamonu jak dla mnie. Dlatego trochę napoju owsianego typu barista, najlepiej z Alpro, po prostu ostatnio mi wchodzi jak złoto. Można, wiecie, jeszcze gdzieś tam szczyptę tego cynamonu dodać i jest przepysznie. Ta buteleczka kosztowała 11 zł i pewnie ktoś powie, że dużo. No tutaj mamy małą buteleczkę, ona ma 100 ml, ale jego wystarczy tyciulka, bo on naprawdę super się sprawdza. I powiem Wam szczerze, że pamiętam, że Biedronka wypuściła też jakieś takie syropy do kawy i ja kiedyś się skusiłam chyba na słony karmel. I powiem Wam, że tamten syrop jak dla mnie ważył tą kawę. On jakoś tak brzydko się zachowywał po dolaniu. No właśnie jakby był taki zważony, taki oddzielał się niesamowicie od tej kawy. No to dla mnie nie było to, gdzie no butelka dużo większa, cena też atrakcyjna. Ale no nie, tamten produkt był kiepski. Jakości, to jak dla mnie jest produkt dobrej jakości i syrop znalazłam w czas na herbatę stacjonarnie, ale myślę, że naprawdę w wielu miejscach ten sklep jest dostępny, więc warto jest po prostu się rozejrzeć i widziałam, że było chyba 6 albo 7 wariantów smakowych, więc śmiało można sobie, wiecie, popróbować, potestować. Dodam jeszcze, że dla mnie taki syrop jest naprawdę świetną rzeczą, żeby dorzucić do jakiegoś prezentu, jeśli na przykład, nie wiem, chcecie zrobić prezent jakiejś przyjaciółce, sąsiadce, nauczycielce, komukolwiek, to wiecie, kubeczek, jakaś kawka, herbatka, syrop i tworzy nam się super, mega praktyczny prezent. I dobra, już jakby pozostając w tym klimacie, chciałabym Wam jeszcze pokazać świecę. To jest świeca marki Wosk i Knot, którą ja poznałam dzięki Ani, bo ona tam polecała tę świecę. I stwierdziłam, że się skuszę. Wzięłam też świecę dniową, która chyba była hitem, bo widziałam, że tych świec trochę wyszło w przeróżnych wariacjach, ale ta dniowa jakoś tak mnie nie porwała, za to kaszmirowy szal jest naprawdę bardzo przyjemna, pachnie delikatnie, otulająco, ona nie jest ciężka, tylko bym powiedziała, że taki ma zapach mocno relaksujący, taki, no taki przytulny, bardzo lubię ją odpalać, zresztą no, widać chyba. Jest dosyć spora, kosztowała chyba 40 zł i naprawdę jest ze mną już jakiś czas i lubię ją odpalać, bo to jest właśnie no, dla mnie taki komfort mój wieczorny. Świeczki nie może brakować, ona jeszcze bardzo fajnie, wiecie, daje światełko, piękny zapach także. Bomba, mam nadzieję, że wyjdą też jakieś zapachy takie zimowe, świąteczne, bo Lubię po prostu świece, tych świec się u nas pali wieczorem, jak już dziewczyny pójdą spać, to ja wtedy, wiecie, bezpiecznie mogę sobie świeczkę odpalić. Wiem, że nic się nie stanie, że dziewczyny jej nie popchną, nie strącą, nie zaczną kombinować. I szybkie przejście do takiego przyjemniaczka, to jest kapelusz, który dorwałam w H&M-ie chyba w lipcu. Ja mam go w rozmiarze L, mam dosyć dużą głowę i to jest kapelusz 100% wełna, zatem wiecie, skład jest i ja uwielbiam kapelusze. Uwielbiam kapelusze, ja w kapeluszach chodzę. Ja wiem też, że są ludzie, którzy mówią, że im się kapelusze mega podobają, ale sami się w nich nie czuję. Ja się czuję i na kapelusze często stawiam. Nie powiem, że zawsze to jest, wiecie, mój pierwszy wybór, ale lubię. Jakoś tak wydaje mi się, że pasują mi bardzo, czuję się w nich pewnie, nie mam czegoś takiego, że wiecie, wychodzę w kapeluszu i gdzieś tam się kryję po kątach. Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona, kosztował 50 zł chyba, więc uważam, że jak na taki skład i to, że on jest bardzo uniwersalny, to była bardzo dobra cena, nie bolało mnie, tym bardziej, że tutaj wiecie, ten cost per wear będzie tyciulki. No i dobra, mam w sumie jeszcze dla Was kosmetyki. Pierwszy produkt, o którym chciałabym wspomnieć, to jest produkt, który zużyłam, więc ja go tutaj fizycznie nie mam, ale gdzieś tam wkleję Wam zdjęcie. I moi drodzy, to jest maseczka Ziai z serii Miód Manuka, która po prostu zrobiła mi tak przyjemną i delikatną skórę. Ja byłam zachwycona, że ta maseczka, wiecie, ziajowa, tania maseczka,
A naprawdę dała radę i ja byłam niesamowicie zadowolona z efektu. Te maseczki nie są drogie, one często pojawiają się w przeróżnych drogeriach, gdzie wchodzi jakiś rabat, minus 20, minus 30, jakieś wiecie, jeden plus jeden, drugi. No i co, jeśli chodzi o tych moich ulubieńców, to generalnie jest wszystko, co chciałam Wam pokazać, powiedzieć, polecić. Serialu, filmu niestety nie mam, bo też ostatnio wieczorami stawiam bardziej na książki albo zajmuję się, nie wiem, montowaniem filmów, tak w telewizję, jak odpalam to gdzieś tam w tle i nie wiem, stawiam po raz 10 na Zmierzch albo na 50 twarzy Greya, co by wiecie, coś po prostu gadało do mnie w tle. Obejrzałam po prawdzie z mężem nowy serial Schronienie na podstawie powieści Harlana Cobena i byłam niewiarygodnie nakręcona, mówię, o, książka była fajna, no to serial pewnie też gdzieś tam wciągnie. I rozczarowanie niesamowite, dla mnie to jest w ogóle inna historia. Jakby, wiecie, ten taki punkcik jeden wspólny jest, ale reszta się tak rozjechała i no nie mogę powiedzieć, żebym polecała ten serial. No nie, do mnie w ogóle nie trafił, być może komuś się spodobał, do mnie nie trafił. I co obiecane rozdanko, klasycznie, kochani, sponsorem jestem tylko i wyłącznie ja. Wysyłam na terenie Polski, wybaczcie, ale wysyłam na terenie Polski i zapewne będę wysyłać przy pomocy paczkomatu, więc no tutaj będzie mi potrzebny numer telefonu, więc jeśli ktoś ma jakieś obiekcje, żeby ten numer telefonu podać, no to po prostu niech się nie zgłasza, bo sorry, numer telefonu będzie mi potrzebny i tyle. Co jeszcze? Zastanawiam się, kiedy puszczę ten film, ale może umówmy się, że rozdanie trwa od 26 października do 31 października. Wydaje mi się, że tutaj też nie ma co za bardzo przedłużać. Tyle w zupełności wystarczy, co by film obejrzeć i zgłosić się do rozdania. Trwa tradycyjnie do północy, więc będziecie mieć cały ten dzień. Ja potem w wolnej chwili zasiądę, posprawdzam wszystko. Warunkiem uczestnictwa jest pozostawienie oczywiście komentarza, w którym nie napiszecie tylko biorę udział, bo to mnie troszeczkę denerwuje, że wiecie, jest rozdanie i ludzie potrafią tylko napisać biorę udział i nic poza tym, więc proszę, odnieście się do czegokolwiek, bo no, więc odnieście się do czegokolwiek i napiszcie biorę udział, żebym ja czarno na białym miała, że jednak do tego rozdania się zgłaszacie.
Subskrypcja kanału, oczywiście subskrypcja musi być widoczna, tak żebym ja mogła to zweryfikować. I tak, co dostaniecie ode mnie w zamian? Po pierwsze, ręczniczek do włosów, taki gadżet, on jest oczywiście nowy, z którym możecie sobie zrobić fantastyczny wieczór spa. Do tego dorzucam taką maskę z garniera do włosów, Oleo Repair. Taki produkt, on jest chyba dwuetapowy. Tak mi się wydaje. Jest oczywiście maseczka na twarz w płachcie z awokado. Jest taka maseczka klasyczna, nawilżająco oczyszczająca. To jest maseczka plus peeling dwa w jednym. No jest, wiecie, tak na pół. Do tego dorzucam jeszcze coś do włosów i to jest nawilżająca taka mgiełka, odżywka z algami morskimi. Dorzucam jeszcze to i dorzucam jeszcze matową pomadkę z Sinseya w takim dosyć neutralnym kolorze. Wszystko oczywiście jest nowe, nieużywane, nieotwierane, także to może jeszcze podkreślę. Do tego ja standardowo dorzucam zwykle jakieś słodkości, herbatki. Zobaczymy, co tam mi w ręce wpadnie. Myślę, że czymś tam Was fajnym uraczę. No i co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. I zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Zatem do zobaczenia.